Wareńskiego mają być też tak, toalety, pralnia i punkt odbioru czystej odzieży, w Warszawie, mówi tak? Joanna Dolińska-Dobek Warszawa ze Stołecznego nastawiona ratusza. Na biznes. To jest ważne, proszę to powiedzieć. Osoba, która przyjdzie do takiego punktu i skorzysta z tych usług, które są jej najbardziej potrzebne, zawsze będzie mogła porozmawiać z pracownikiem socjalnym. To jest ważne, ponieważ osoby, które przebywają w przestrzeni publicznej, często nie mają tej okazji, by porozmawiać z profesjonalistą, tak, żeby zastanowić się nad tym, co dalej, co mogę zrobić dla siebie, w jaki sposób mogę sobie pomóc. Konsultacje pomysłu zakończą się jutro, ale inwestycja planowana jest dopiero na rok 2018. Planom już sprzeciwia się część mieszkańców pobliskiego osiedla. Warszawa ma zorganizować też mobilne łaźnie dla bezdomnych. Jedna z nich ma powstać do końca tego roku, mimo że łaźnie planowano od wielu miesięcy. Piłkarze Krakowi pokonali na własnym stadionie Koronę Kielce 6-0 w meczu 11 kolejki Ekstraklasy. W innym dzisiejszym spotkaniu Śląsk Wrocław przegrał u siebie z Brugbetem Termaliką Nieciecza 1-2. Za niecałe pół godziny w Białymstoku rozpocznie się mecz Jagiellonii z Pogonią Szczecin. Polskie Radio Olsztyn ma 64 lata. Pierwsza audycja została nadana 2 października 1952 roku o godzinie 17.35. Audycja trwała kwadrans i dotarła do 45 tysięcy słuchaczy. Początkowo program powstawał w willi przy ulicy Kajki. W 1959 roku rozgłośnia przeniosła się do nowej siedziby przy ówczesnej ulicy Działdowskiej, a dziś Radiowej. Polskie Radio Olsztyn nadaje obecnie całodobowy program obejmujący zasięgiem województwo warmińsko-mazurskie i część województw sąsiednich oraz obwodu kaliningradzkiego. Dzięki internetowi Polskiego Radia Olsztyn można słuchać w każdym zakątku świata. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. I 26 minut pozostało do godziny 17. Ten czas spędzimy w towarzystwie pań Aleksandra Kozera, Olga Siczek, Fundacja ELAB. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Pań wykształconych za granicą, w pewnym sensie, bo jedna z pań też i tu w Polsce studiowała i za granicą. To pani zgadza Olga. Się, w różnych krajach. No to właśnie, to będzie dobry przyczynek, żeby porozmawiać, jak to się różni. Fundacja ELAB w październiku organizuje festiwal, na który przyjechać mają przedstawiciele prestiżowych uczelni z Wielkiej Brytanii, Danii, Niemiec czy Stanów Zjednoczonych, od których będzie można dowiedzieć się, jakie warunki trzeba spełnić, aby studiować za granicą, jak sobie poradzić w pokonaniu różnych trudności. I właśnie o tym sobie teraz będziemy rozmawiać. A oni przyjeżdżają tu do Polski trochę szukać tych, którzy chcą u nich studiować, czy nie? Czy Polacy chętnie garną się do studiowania za granicą? I takie jest. To tutaj okazja do tego, żeby po pierwsze dla nas jako fundacji, która zajmuje się promowaniem tej idei studiowania za granicą, pokazać jak największej liczbie osób, że można, że to jest osiągalne i że każdy maturzysta, który planuje podejść do tego egzaminu, ma szansę wyjechać na studia za granicę. Dla nas to jest okazja, żeby szerzyć tą świadomość w Polsce. Natomiast dla szkół jak najbardziej jest to okazja, żeby po pierwsze poznać uczniów i zaprezentować swoją ofertę. Więc realizujemy dwa cele tak naprawdę. Jeden bardziej nasz fundacyjny, a drugi tych szkół. Ale ja muszę tego pytać, jak to każdy maturzysta ma możliwość studiowania za granicą, to nie wiąże się z jakimiś rzeczami typu jakieś gigantyczne koszty, utrzymanie i tak dalej? Nie, absolutnie. Znaczy, wiadomo, że jest to decyzja trudna dla całej rodziny pewnie. Może nie trudna, to tyle jest to wyzwanie, ale jest to przygoda, na którą tak naprawdę może pozwolić sobie każdy młody, ambitny Polak. Koszty nie są zniewalające, jeśli się podsumuje na przykład to, ile kosztuje studiowanie w Warszawie, a ile kosztuje studiowanie gdzieś za granicą, ile można sobie zarobić jako pracownik part-time. Więc jeśli tylko spodziewamy się na maturze więcej niż 40% na dwóch rozszerzeniach, to nawet bez żadnych rozszerzeń. No, tutaj koleżanka się zajmuje takimi też alternatywnymi programami, więc bez rozszerzeń także można. To proszę bardzo, to jakie uczelnie są zagraniczne najczęściej? Podejrzewam, że to brytyjskie będą Cambridge i Oxford, tak? To są dobrze absolutnie podejrzewam? Nie, absolutnie nie. A, to jest nie. Mit. Faktycznie Cambridge i Oxford to są te uczelnie wybierane przez najzdolniejszych uczniów i żeby tam się dostać, trzeba mieć te matury zdane na minimum 85%, to już będzie takie absolutne minimum. Natomiast rzeczywistość jest taka, jaka jest. Jedynie wybrana grupa uczniów tak maturę w Polsce zda, co nie znaczy, że inni mają zamknięte drzwi na uczelnie za granicą. Jest to absolutnie nieprawda, więc
Kluczem do tego, do sukcesu jest wybranie odpowiedniej szkoły dla siebie, czyli takiej, która nas przyjmie, ale też takiej, która nie będzie miała za niskiego albo za wysokiego poziomu. Nie każdy sobie na Oxfordzie poradzi, a na przykład osoba, która ma kompetencje, żeby studiować na Oxfordzie, nie zrealizuje się w szkole, która nie jest aż tak prestiżowa i nie wymaga aż tyle od swoich studentów. Myślę, że warto jeszcze podkreślić, że Oxford i Cambridge to są kierunki, to są szkoły, uniwersytety bardzo akademickie. Tam nie ma takich kierunków jak zarządzanie mediami społecznościowymi, jak projektowanie mody. Są kierunki bardzo praktyczne, które skupiają się na potrzebach rynku pracy albo na umiejętnościach artystycznych na przykład. I takich kierunków na Oxford czy Cambridge nie znajdziemy, więc poszukajmy czegoś, co rzeczywiście pozwoli nam realizować siebie i swoje pasje. Czyli jeśli chcemy szybko znaleźć dobrą podbudowę pod dobrą pracę, to tam niekoniecznie jej szukamy, bo to są akademickie ośrodki, jak pani wspomniała. Myślę, że porusza pan bardzo głęboki problem. Oczywiście, że po Oxfordzie i Cambridge jak najbardziej znajdziemy pracę, tylko tutaj musimy sobie zdać sprawę, że studia, jasne, to jest jakiś przedsionek do kariery zawodowej, ale też trzeba na to patrzeć troszeczkę niezależnie, że to są 3 lata jakiejś przygody edukacyjnej. I czego chcemy się uczyć? Chcemy się uczyć bardzo akademickich, teoretycznych rzeczy, umiejętności, czy chcemy się skupić na rozwijaniu praktycznych umiejętności? Pracę znajdziemy i po tym kierunku, i po tym. Ale jak chcemy spędzić te 3 lata, to już musimy sobie zadać pytanie. No dobrze, koszta, bo porozmawiamy o pieniądzach. To jest dostępne dla każdego, naprawdę? Czy trzeba, nie wiem, zacząć odkładać i to całkiem niezłe sumy, czy może właśnie mniejsze, nie wiem, 5-10 lat wcześniej? My bardzo często rozmawiamy o studiach za granicą i pytanie o studia za granicę to nie jest najodpowiedniejsze pytanie, dlatego że mamy bardzo dużo krajów na świecie i wszystkie poza Polską będą studia za granicą. Każdy kraj ma swój własny system, ma inne koszta. Studia są w niektórych krajach, na przykład w Danii, bezpłatne, więc nie trzeba odkładać żadnych pieniędzy na czesne. W innych krajach, jak Wielka Brytania, również nie trzeba, ponieważ rząd brytyjski udziela pożyczek na czas. W innych krajach jak Stany Zjednoczone, gdzie tych dofinansowań nie ma, faktycznie trzeba będzie sobie trochę przyoszczędzić. Więc to zależy od tego, jakie mamy możliwości finansowe i jakie chęci. I znajdziemy dla siebie taki kraj, w którym sobie poradzimy. Osoby, które nie mają żadnego wsparcia od rodziny i nie mają żadnych oszczędności, nie powinny wybierać się do USA na studia, ponieważ będą musiały wydać bardzo dużo pieniędzy, żeby zapłacić za czesne. Natomiast jeśli chodzi o kraje europejskie, tutaj z reguły jest tak, że faktycznie one są przyjazne innym obywatelom krajów unijnych i nie trzeba mieć wcale fortuny, żeby za te studia zapłacić. No tak, ale studia to nie tylko czesne, jeśli mówię tutaj o wydatkach, czy właściwie takie wydatki na studia za granicą to nie tylko czesne, bo trzeba się utrzymać, a właściwie na zachód od Polski to wszędzie jest drożej, jeśli chodzi o utrzymywanie się. Właśnie, czy można pracować, nie można pracować, to też są jakieś pozwolenia. Można jak najbardziej. W Unii to jest chyba łatwiej, za granicą, poza Unią to pewnie trudniej. Poza Unią, zgadza się, jest trochę trudniej, natomiast faktycznie, jeśli spojrzymy na statystyki, gdzie ci Polacy wyjeżdżają, będzie to głównie Unia i Wielka Brytania, tu jest numerem 1, jeśli chodzi o ilość studentów z Polski. Nie będę ukrywać, jeśli ktoś nie ma żadnego wsparcia od rodziny finansowego, będzie musiał ciężej pracować niż te osoby, które takie wsparcie mają. Znamy na przykładzie naszych aplikantów, którzy z naszą fundacją aplikują, osoby, które bardzo je podziwiam, zresztą utrzymują się same w Londynie i studiują dziennie. No nie jest na pewno im łatwo, tak? Muszą dużo pracować, żeby zarobić na utrzymanie w takim drogim mieście, natomiast to jest wszystko kwestia chęci. I my jak najbardziej w fundacji nikogo nie oszukujemy, jeśli ktoś nie chce pracować, to będzie musiał ciężko utrzymać, jeśli nie ma wsparcia od rodziny. Natomiast jeśli ktoś ma chęci, jak najbardziej. To rząd wielkości możemy porównać? Kwoty? Tak, ja myślę, że tutaj rzeczywiście pewnie chociaż i rodzice, tak i młodzież są zainteresowani. Ja mogę powiedzieć, że utrzymanie w Anglii kosztuje około, poza Londynem, około 1000 funtów miesięcznie, z czego połowę zarobimy spokojnie. I to tutaj nie mówię o pracy na pełen etat, tylko 10-12 godzin w tygodniu. To jest żadne obciążenie, jeżeli chodzi o czas. Jesteśmy w stanie sobie zarobić około 400-500 funtów, a drugie tyle, no super by było, gdyby pomagali nam rodzice. Czyli jest to rząd wielkości od 2-3 tysięcy złotych miesięcznie na dziecko, które studiuje za granicą. I myślę, że z takim rzędem również liczą, muszą się liczyć rodzice, którzy wysyłają na przykład dzieci na studia do Warszawy. No, to są te same kwoty. Ja słyszałem, że ostatnio polscy studenci w Londynie zwłaszcza, czy no głównie w Londynie, dorabiają ucząc polskiego, bo
pojawiły się chęć wśród Brytyjczyków uczenia się języka polskiego i korepetycje z polskiego stały się taką furorę robią w Londynie. Bardzo się cieszymy, że tak jest. Niestety nie znam nikogo, kto by uczył polskiego Anglików. Fantastycznie niech się uczą Anglicy, jak najbardziej polskiego. Jest to na pewno jakiś pomysł na siebie i sposób na dorobienie. I zarabianie właśnie. Tak, jest. Ja mogę jeszcze dodać, że na przykład mamy takie troszeczkę dwie części naszej organizacji i fundacji i tutaj na przykład bardzo duża grono osób, które aplikują na te najlepsze uczelnie, jak już się dostanie na te uczelnie, to pracuje później u nas jako mentorzy i jako osoby wspierające kolejnych młodych aplikantów w tej przygodzie aplikowania na te najbardziej prestiżowe uczelnie i takie wsparcie jest bardzo, bardzo pomocne i też w sumie nieźle płatne, więc można sobie później to odbić. Panie doskonale znają się na rzeczy, jeśli chodzi o wysyłanie w pewnym sensie Polaków na studia za granicą, a o tych ciemnych stronach przez moment. No bo zdarzają się też tacy, którzy dzwonią i czy piszą i mówią, no pod górkę, jest źle, co mam robić, jak sobie poradzić? Ja tutaj taką maksymę sobie pozwolę przytoczyć, którą bardzo lubię, że łatwiej nie znaczy lepiej, tak? Jasne, to nie jest łatwa decyzja. Wiadomo, że fajnie jest wrócić do domu, do rodziców, gdzie mama ugotuje obiad, upierze, zajęcia są 10 minut autobusem od rodzinnego domu. Natomiast to jest wyzwanie. To jest wyzwanie i to nie jest wyzwanie dla wszystkich. To jest wyzwanie dla ambitnych osób, lubiących przygody, chcących brać od życia więcej. Ja widzę taką sinusoidę, że na początku, przez ten pierwszy miesiąc jest taki super euforia, że nowi ludzie... Oczywiście, to wszędzie na świecie tak jest. A później, pierwszy miesiąc studiowania za granicą. Później przychodzi czasami taki dołek, że jednak ludzie w domu się znają, że studiują wszyscy w jednym mieście i trzeba go przetrwać. I myślę, że po pierwszym semestrze już jest naprawdę takie unormowanie, zagnieżdżamy się w nowym mieście i jest bardzo w porządku. A mają panie takie sygnały, bo świat się trochę zmienił, niestety, na gorsze, powiem szczerze, w ostatnim czasie. Te różne ksenofobiczne sytuacje, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, napady na Polaków, różne takie rzeczy. Są takie, docierają do pań takie sygnały, czy do fundacji, że no, tak sobie wyobrażam, że studia to są raczej otwarte umysły i może nic takiego tam się nie dzieje, ale no, różni są ludzie. Rodzice się, szczególnie rodzice, którzy się z nami kontaktują, bardzo się tego obawiają, natomiast nie docierają do nas od studentów, którzy już tam są, już się uczą, takie sygnały. Ja też z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, no wyjeżdżając do Londynu, gdzie no dużo się mówiło o tym, jak to Polacy niekoniecznie są tam mile widziani, jesteśmy w środowisku studenckim i to jest zupełnie inny świat. To będą bardzo otwarci ludzie i myślę, że ja mówię ze swojego doświadczenia, ale też rozmawiając z naszymi studentami, oni powtarzają to, co ja myślę i mówię. To jest bardzo otwarte środowisko, bardzo przyjazne i na uniwersytecie z takimi zachowaniami, ani ja się nie spotkałam, ani studenci jakoś mi tego szczególnie nie komunikują. Faktycznie mamy do czynienia z taką próbką dość sporą, ponieważ wysyłamy około ponad 300 osób rocznie, więc no gdzieś tam do nas chyba te sygnały dotarły. Być może faktycznie później, na późniejszych etapach szukania pracy, gdzieś tam z czymś takim się studenci spotykają, natomiast na etapie studiowania nie docierają do nas takie sygnały ku naszemu wielkiemu szczęściu. Może to jest po prostu tak duży konglomerat ludzi z całego świata studiujących w jednym miejscu, że po prostu to fizycznie nie ma możliwości zdarzyć się. Ja myślę, że tak, dokładnie. Jesteśmy w międzynarodowym środowisku i co warte jest podkreślenia, bardzo często mieszamy w ogóle takie pojęcie o Polonii na przykład w Danii i w Anglii, która jest dość duża, ale bardzo często zamknięta. To są osoby, które wyjeżdżają na studia, do Wielkiej Brytanii, do pracy, które, no ze smutkiem to powiem, ale bardzo często trzymają się w swoich polonijnych grupach, czytają polskie media, oglądają polską telewizję, pracują w polskich sklepach. Często nawet nie znają języka. Dokładnie, to nie jest to. Ja powiem szczerze, podczas studiowania w Londynie nie miałam w ogóle styczności z tą Polonią taką pracującą w Anglii, zarobkową, tak. I tak samo w Danii. To są troszeczkę inni ludzie, inny powód wyjazdu, a my tutaj szykujemy się na taką przygodę bardzo międzynarodową. To nie było tak, że spędzaliśmy czas tylko z Polakami. My miałyśmy znajomych z Francji, Niemiec, Azji, Filipin, no nie wiem, Stanów, naprawdę bardzo międzynarodowe grupy, te osoby są bardzo otwarte, tak? Bo wszyscy się znajdujemy w takiej samej sytuacji. Wszyscy wyjechali z domu w wieku 19-20 lat i muszą poznać nowe osoby, muszą się otworzyć, bo inaczej będą mieli problem, więc nie ma... A gospodarze czasem nie pokazują, no my tu jesteśmy lepsi, bo jesteśmy u siebie. No ja się z tym nie spotkałam, nie było tak. Rzeczywiście Anglicy się trzymali troszkę razem, a cała inna grupa międzynarodowych studentów razem łączyło nas wspólne doświadczenie wyjazdu do innego kraju, takie doświadczenie emigracji troszkę, a Anglicy byli jednak u siebie, tak? Ale nie spotkałam się z żadnymi takimi nieprzykrymi sytuacjami.
troszkę o tym fragmencie życia studenckiego najbliższym teraz przez moment porozmawiajmy. Czy studenci za granicą na studiach międzynarodowych tak samo imprezują jak w Polsce? Jak najbardziej. Co więcej, szkoły bardzo do tego studentów zachęcają. Mówiąc o doświadczeniu studiowania w Wielkiej Brytanii, wszystkie szkoły w Wielkiej Brytanii, zanim zacznie się nauka na pierwszym roku, organizują tak zwane Orientation Week. I to jest tydzień, który na celu ma to, żeby ci studenci odbyli na jak największą liczbę imprez i poznali jak najwięcej osób. To są, szkoły są bardzo świadome tego, że nowi studenci się nie znają, szukają przyjaciół, chcą się jakoś tam w tym nowym mieście, w nowej sytuacji odnaleźć i temu służy Orientation Week, czyli imprezy, spotkania integracyjne, ścianki wspinaczkowe, które nagle się pojawiają na kampusie, bardzo różne rozrywki, więc jak najbardziej. No młodzi ludzie na całym świecie wydaje mi się, że są bardzo podobni, jak mają 19 lat i wyjeżdżają z domu, wszyscy chcą się dobrze bawić, wszyscy chcą poznać jak najwięcej ludzi, nie ma tu żadnych różnic. Tak, jesteśmy bardzo podobni do siebie. Muszę powiedzieć, że alkohol sprzedaje się w Stanach Zjednoczonych od 21 roku Stanach życia, Zjednoczonych więc... tak, Stanach Zjednoczonych tak, natomiast w Europie nie. A co chodzi z tymi stowarzyszeniami w Stanach Zjednoczonych na kampusach? I dlaczego to są zawsze greckie litery i przynależność do jednych to jest prestiż, do innych to jest powód do obciachu, jak mówi młodzież. Nie mam pojęcia, dlaczego to są greckie litery, przyznam się szczerze, natomiast był to bardzo dla mnie ciekawy koncept. Ja w Stanach byłam na wymianie, więc nie był to cały tok studiów. To są domy, które zrzeszają jakąś tam grupę ludzi. Ich cel to jest głównie tak zwane modne słowo angielskie networking, tak? Czyli żeby poznać jak najwięcej osób, które mają jakiś tam wspólny cel, czyli powiedzmy to stowarzyszenie ma taki cel, a tamto taki cel. Oni się łączą, tam wspólnie żyją sobie, mieszkają, organizują kolacje, obiady i poznają się nawzajem i tak naprawdę... Nie byłam nigdy w takim stowarzyszeniu, więc nie wiem, jak to wygląda od środka, natomiast networking, czyli takie poznawanie się nawzajem i takie nawiązywanie relacji na przyszłość, które później pomogą też w życiu zawodowym, wydaje mi się, że to jest główny cel tych amerykańskich stowarzyszeń i faktycznie z takich historii, które do mnie gdzieś tam docierały w Stanach, były, że gdzieś tam, powiedzmy, szefowa tej firmy należała kiedyś do Gamma Delta Alpha, więc mamy większą szansę na zatrudnienie, jeśli też jesteśmy siostrą z tego. Dokładnie. Więc w Stanach ten model bardzo dobrze działa. Wiem też, że w Holandii, ponieważ ten model się w ogóle wywodzi z Holandii, te stowarzyszenia nadal są obecne. W innych krajach nie działa to aż tak prężnie. Studenci raczej bardziej spontanicznie skupiają się w jakieś tam stowarzyszenie ludzi lubiących, nie wiem, co ping-ponga i w ten sposób to działa. Czy stowarzyszenia mające jakiś tam konkretny, wąski dość cel, czyli na przykład nauczenie się, jak inwestować na giełdzie. Te stowarzyszenia amerykańskie to są bardziej właśnie takie domy służące poznać. Się nawzajem. Pani Aleksandra powiedziała wcześniej, że studiowanie za granicą nie jest dla każdego, a czy to jest trochę w Waszej fundacji tak, że na przykład ktoś, kto jest, no, może maturzystą, to już właśnie chyba trochę za późno, ale powiedzmy w środku liceum gdzieś tak i zastanawia się nad tym wyjazdem, przeliczył, porozmawiał z rodzicami i oni powiedzieli, pomożemy, będzie dobrze, ale on nie czuje wewnętrznie takiej potrzeby. Może u Was, nie mówię, że porady psychologicznej szukać, ale opierając się na Pani doświadczeniu, chociaż po prostu przyjechać, porozmawiać i zastanowić się, przemyśleć, czy studiowanie za granicą jest dla niego. Jak najbardziej. Tak jak wspominałam wcześniej, my z Olgą zajmujemy się troszeczkę innymi rzeczami w Fundacji ELAB. Ja prowadzę młode osoby już od 16 roku życia w takich dwuletnich, nawet czasami trzyletnich programach przygotowaniu do wyjazdu na te najlepsze uczelnie. I czasami rzeczywiście to jest pomysł rodzica. Bo pamiętajmy, że rodzic czasami jest przeciwny, ale z drugiej strony są rodziny, w których to rodzice pchają te dzieci za granicę, a dzieci wcale nie są takie przekonane. No to prestiż, bo mamy pieniądze, tak, postać. Oczywiście. Natomiast bardzo dobrze jest mieć takiego doradcę edukacyjnego. Taki zawód jeszcze nie jest popularny w Polsce, natomiast uważam, że bardzo, bardzo potrzebny. I czasami moje pierwsze rozmowy z takimi młodymi ludźmi skupiają się na zadawaniu pytań, na motywacji, na powiedzeniu, słuchaj, to jest teraz ten moment, tak? Jeżeli przegapisz ten czas 16-18, to później troszkę trudno jest zawrócić i teraz możesz właśnie w siebie inwestować. Myśl o sobie jako globalnym obywatelu. Możesz wszystko. Nie myśl teraz, że chłopak zostaje w Warszawie, czy mam koleżanki w liceum, bo to jest teraz ten moment, kiedy zadecydujesz, czy będziesz miał globalną karierę i osiągał bardzo ambitne cele, czy nie. Więc ja prowadzę taką rozmowę, z mojego zespołu konsultanci edukacyjni i bardzo często jest tak, że taki młody człowiek, powiem kolokwialnie, zajara się tym tematem po właśnie rozmowie z kimś innym niż rodzic. Potrzebny jest taki ktoś spoza środowiska domowego, kto zapyta, doradzi, podpowie, zmotywuje, zainspiruje, bo wiadomo, że zawsze to, co mówi rodzic, to trochę
chce się robić na opak, szczególnie jak się ma 16 lat, prawda? Odwracając sytuację, też się zdarzają takie sytuacje, że ktoś przyjeżdża do Was, do fundacji i mówi, ja bardzo chcę, bo ten Londyn, to ja kocham, byłem tam na wycieczce, jest świetnie, ale Wy widzicie, że i nawet no, po ocenach, bo przecież macie wgląd, rozpoznajecie, rozmawiacie z taką osobą, że ona sobie nie poradzi, że tak naprawdę, owszem, rodzice sfinansują, ale to będzie... 3-letnie imprezowanie, nie żadna uczelnia, nie żadne uczenie się, żadne doświadczenie. Nie zgodzę się. Bardziej bym powiedziała, że osoby, które sobie nie poradzą, to są osoby, które czasami się świetnie uczą, ale takie osoby, które na przykład bałyby się pojechać na kolonie, tak? Albo bałyby się pojechać same ze znajomymi nad morze. To o to chodzi, a nie o czyli zdolności akademickie, tak? Mhm. O samodzielność, o umiejętność zorganizowania się, o nie banie się właśnie podejmowania wyzwań. To są cechy, które mają osoby wyjeżdżające na studia i bez względu na to, czy czasami mają 30% na maturze, czy 100%, bo mamy takich aplikantów, oni znajdą swoje miejsce. Bo są uczelnie, które nie muszą, pamiętajmy, nie wszyscy muszą być doktorami, tak? Ktoś, kto ma, nie wiem, zarządzać hotelem, czy restauracją, czy świetnie projektować ubrania, nie musi być super z biologii, czy z geografii. On musi kochać to, co robi i lubić rozwijać praktyczne umiejętności i na pewno znajdzie to za granicą. No dobrze, to teraz odwołam się do fragmentu wypowiedzi, który przed momentem wybrzmiał na antenie. Powiedziała pani Aleksandro, że wyjeżdża na studia. A to nie jest trochę tak, że panie powodują emigrację, że tak powiem, górnolotnie, bo właśnie, czy ci, którzy pojawiają się u pań w fundacji, są osoby, które jadą na studia i wracają, czy już jadą i tak na całe życie tam gdzieś zostają? Jak to jest? Może my jesteśmy... Jeśli chodzi o emigrację, to jest jak najbardziej emigracja za edukacją, my to tak lubimy nazywać, natomiast jesteśmy na tyle przekonane, że to, co zagraniczne uczelnie oferują, jest dobrej jakości i bardzo często lepsze niż to, co ten student, nawet taki powiedzmy z przeciętnymi ocenami, dostałby w Polsce, tak, wybierając edukację w Polsce. No, że przepraszam, że powiem słowo, ale ostatnio w minionym tygodniu raport się pojawił, że polskie uczelnie są gdzieś tam druga czy trzecia setka w ogóle tak, na świecie. Tak, nie radzą sobie najlepiej w rankingach. Rankingi to jest jedno, natomiast druga rzecz, oprócz rankingów, to jest to, jak uczelnie, jaki mają stosunek do studenta, jak mają dobrze wyposażone sale, jakim sprzętem dysponują i co są w stanie zaoferować studentowi, nawet jeśli nie są wysoko w rankingu. Uczelnie, które na przykład skupiają się na takich bardziej praktycznych kierunkach, nigdy nie będą w rankingach, bo nie prowadzą na przykład badań akademickich, tak, więc ich tam nie będzie. Natomiast my jesteśmy na tyle przekonane, że to jest bardzo dobra jakość edukacji, że z najlżejszym sercem pomagamy tej młodzieży w, no, nie ma co się oszukiwać, emigracji. Kto wróci, to jest decyzja studentów. My bardzo zachęcamy, zresztą my wróciłyśmy, tak, znamy dużo osób, które wróciły. No właśnie, wracają? Wracają jak najbardziej. Ale już zupełnie inną głową, bo inaczej patrzą pewnie na Polskę, na świat. Widzimy też, że część osób wraca z jakimś już tam bagażem doświadczeń, czyli te pierwsze kroki na rynku pracy stawia za granicą i później wraca do Polski, żeby wskoczyć troszeczkę level wyżej. Wiadomo, że te zarobki za granicą są nieco wyższe niż u nas, więc gdzieś tam to pierwsze doświadczenie zostawiają sobie tam, w tamtym kraju, natomiast wracają, żeby wskoczyć na wyższe stanowiska, co jest bardzo fajne. Zresztą my byśmy chciały widzieć jak najwięcej dobrze wykształconych osób w Polsce. A to prawda, że niektóre polskie firmy na przykład, przepraszam, że tak wyrażę, łowią menadżerów tylko na zagranicznych uczelniach. Oczywiście myślę tutaj o Polakach, którzy studiują gdzieś za granicą. Jak najbardziej. Do nas zaczynają się zwracać korporacje i firmy, które chcą zatrudniać osoby z troszeczkę innym portfolio umiejętności. Właśnie praca w grupie, organizacja projektów, zarządzanie grupą. I te firmy są zainteresowane właśnie takim scoutingiem osób, które kończą studia za granicą. Tak? Pamiętajmy, ja jeszcze tutaj dopowiem do tego, co powiedziała koleżanka, że to jest tylko 3 lata. Są 3 państwa na świecie, które z edukacji zagranicznej zrobiły tak jakby swój towar eksportowy. To jest po prostu coś, co robią świetnie, tak? To są Stany, Australia i Wielka Brytania. Jeśli mamy taką możliwość skorzystania przez te 3 lata, bo tutaj rzeczywiście licencjat jest takim podstawowym wyższym wykształceniem, w kraju, który się wyspecjalizował w tym, to zróbmy to. A później otwierają nam się drogi wszędzie. Dubaj, Stany, Hongkong, Polska i tak naprawdę możemy tylko 3 lata pomieszkać tam, a później czy wrócić do bardzo dobrej, prestiżowej firmy, która szuka pracowników z takim wykształceniem. Czy chcemy pojechać jeszcze do innego kraju? Pamiętajmy o tym, jest mnóstwo państw na świecie, tak? Łatwiej nam będzie znaleźć pracę właśnie na przykład w Dubaju czy w Hongkongu po uczelni brytyjskiej niż po uczelni polskiej.
Dobrze, to ja teraz w imieniu tych słuchaczy, którzy już nie są w wieku 16, 18, ani nawet 20, 25, się zapytam, a w jakim wieku można studiować za granicą? Czy to jest tak, że tak jak w Polsce, że na przykład do 26 roku życia, a potem absolutnie. To już... Absolutnie. No, w fundacji mamy podopiecznych, ja teraz pracuję z panem, tak, który ma 35 lat i są ludzie, którzy są nawet starsi. Pomagamy też w aplikacji na MBA, na Executive MBA, na kierunki magisterskie, na kierunki bardzo praktyczne, podyplomowe. Także to jest droga otwarta dla każdego. Widzimy też zmiany społeczne, tak zwane lifelong learning, tak? Uczymy się cały czas. Świat się bardzo dynamicznie zmienia, a my musimy pilnować, aby nasze umiejętności tak jakby dopasowywały się do potrzeb rynku pracy, więc ta edukacja trwa cały czas i zachęcamy starsze osoby, może starsze to jest zbyt dużo powiedziane, nie dorosłych, dorosłych, do tego, żeby takich możliwości szukały i rozwijały się i może to jest tylko decyzja wyjazdu na rok. Tak, to nie znaczy, że trzeba nagle rodzinę przeprowadzać do Stanów, tylko po prostu zainwestujmy sobie dwa razy po trzy miesiące, bo tyle tak naprawdę trwają semestry, w to, żeby tak jakby dać sobie taką trampolinę w swojej karierze, więc jak najbardziej. A to prawda, co mówią nasze panie. Ostatnio jechałem jedną z taksówek w Warszawie i pan taksówkarz mówi, a ja to już szybko uciekam z Warszawy, bo na studia do Australii lecę. I nie był w wieku studenta, tak od razu powiem. Więc świat otwarty. Jak skontaktować się tak jeszcze na koniec? Gdyby ktoś z naszych słuchaczy jednak, jak pani powiedziała, zajarał się pomysłem studiowania za granicą, gdzie was szukać? Na pewno, trzeba przyjść na nasz festiwal 22 października w Warszawie, w samym centrum Dom Braci Jabłkowskich. To będzie świetna okazja, żeby porozmawiać z uczelniami. No i zapraszamy też do nas na nasze adresy online www.elabfundacja.pl i www.elabedu.pl. Pod tymi dwoma adresami można nas znaleźć. No potem, no właśnie, czy liczenie pieniędzy, czy liczenie swojej umiejętności na poradzeniu sobie w obcym mieście, w obcym państwie. Przede wszystkim pewnie liczenie na siebie. Aleksandra Kozera, Olga Siczek, Fundacja ELAB. Czy warto uczyć się za granicą? Jeśli są Państwo jeszcze nie do końca przekonani, to rozmowa na stronach internetowych można jeszcze raz posłuchać i się zastanowić. Reklama. W Lidlu wielkie promocje. W każdy poniedziałek, wtorek i środę rusza Wielka Piątka, czyli aż 5 produktów w supercenach. I tak, filet z piersi indyka 12,99 za 800 gramów. Kabanosy Peacock 3,33 za 120 gramów. Winogrona jasne 3,79 za kilogram. Półka śniadaniowa Fitness 49 groszy. A wafelki z kremem mlecznym i orzechami 4,89 za 10 sztuk. Lidl, co tydzień coś nowego. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Media Expert. To była reklama. Autopromocja. Polskie Radio 24. Przewidywanie przyszłości jest znacznie trudniejsze niż komentowanie tego, co się już zdarzyło. Ci, którzy mylą się w swoich przewidywaniach, często są potem piętnowani i wykpiwani. Niesłusznie, bo nie myli się ten, kto nic nie mówi. Dlatego podejmiemy ryzyko tworzenia prognoz w programie Wróżenie z faktów. Co tydzień będziemy się starali przewidzieć, co w nadchodzących dniach będzie ważne, ciekawe, może nawet przełomowe. Wróżenie z faktów zapraszam do Polskiego Radia 24 w każdą niedzielę o 18.15. Łukasz Warzecha, do usłyszenia. Autopromocja. Minęła 18. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Na Pomorzu upamiętniono ofiary ludobójstwa w Lasach Piaśnickich. Theresa May zadeklarowała, że Wielka Brytania nie będzie zwlekać z Brexitem. Procedura ma być uruchomiona do końca marca przyszłego roku. Na koniec radą trafiły tam pamiątki po pięściarzu Kazimierzu Paździorze. Paulina Łukewska, zapraszam. Dzisiaj mieszkańcy Pomorza w Lesie Piaśnickim koło Wejherowa oddali hołd ofiarom największego masowego ludobójstwa dokonanego na tym terenie przez Niemców w latach 1939-40. Podczas uroczystości z udziałem władz samorządowych i parlamentarnych, harcerzy wojska oraz organizacji społecznych i kombatanckich uczczono tych, którzy zginęli w dołach śmierci w Lesie Piaśnickim.
Wołam do nas wszystkie ofiary zbiorowych egzekucji dokonanych w lesie piaśnińskim przez hitlerowskich okupantów, które spoczywają w masowych mogiłach. Stańcie do apelu! Ginęli tu działacze społeczni, duchowni, siostry zakonne, a wśród nich błogosławiona siostra Alicja Kotowska, urzędnicy państwowi i nauczyciele, prawnicy, intelektualiści, lekarze, marynarze i żołnierze Wojska Polskiego. Elżbieta Krot, członek Stowarzyszenia Rodzina Piaśnicka-Wejherowie. Znajdujemy się w miejscu najtragiczniejszym na Pomorzu Gdańskim, w miejscu zbrodni ludobójstwa popełnionego jesienią 1939 roku na elitach naszego wybrzeża gdańskiego, ale także i na członkach Polonii przywiezionych z Rzeszy Niemieckiej w to miejsce. Karolina Wilkowska. Całą drużyną zawsze jesteśmy, żeby wspominać te wszystkie rzeczy, które się tutaj wydarzyły. W drugiej połowie 1944 roku w obawie przed ujawnieniem zbrodni i odpowiedzialnością karną władze Rzeszy Niemieckiej próbowały zatrzeć ślady zbrodni. Posłużono się do tego kilkudziesięcioosobową grupą więźniów Karlsztutów, których zmuszono do rozkopywania mogił i palenia szczątków. Potem więźniów obozu Sztutow również rozstrzeliwano i palono ich zwłoki. Z Brexitem nie wolno nam zwlekać, mówiła dziś brytyjska premier Theresa May. Podczas dorocznej konferencji partii konserwatywnej w Birmingham wyznaczyła termin rozpoczęcia formalnego procesu wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, czyli uruchomienia artykułu 50 traktatu lizbońskiego. Z jego przywołaniem nie będzie zbędnej zwłoki. Zrobimy to, gdy będziemy gotowi. Stanie się to niedługo, nie później niż z końcem marca przyszłego roku. Premier odrzuciła postulat, by zgodę na Brexit najpierw wydał brytyjski parlament. Ci, którzy przekonują, że artykuł 50 może zostać uruchomiony tylko po zgodzie obu izb parlamentu, nie stoją po stronie demokracji. Próbują ją podkopać. Nie chcą przeprowadzić Brexitu prawidłowo. Chcą go zabić poprzez jego odwlekanie. Obrażają inteligencję Brytyjczyków. Premier Wielkiej Brytanii dodała, że kraj zagłosował przeciw Unii jako całość. Tym samym w pośredni sposób nawiązała do tego, że Szkocja i Irlandia Północna były przeciwko Brexitowi. Będziemy negocjować jako jedno Zjednoczone Królestwo. Tak też wyjdziemy z Unii. Z Brexitu nie ma zwolnienia. Nigdy nie pozwolę, by dzielący ludzi nacjonaliści podkopali tak cenną Unię pomiędzy czterema narodami naszego Królestwa. Theresa May podkreśliła też, że jej celem pozostaje przekierowanie brytyjskiej gospodarki w taki sposób, by służyła wszystkim i by podział bogactwa w większym stopniu niż dotychczas poprawiał sytuację najuboższych. Oddała hołd swojemu poprzednikowi, Davidowi Cameronowi, podkreślając wiele jego zasług, działanie na rzecz sprawiedliwości społecznej czy wyprowadzenie kraju z kryzysu. Złoty medal olimpijski, puchary i unikatowe zdjęcia Kazimierza Paździora, jednego z największych polskich pięściarzy, trafiły do Radomia. Cenne pamiątki rodzinnemu miastu boksera przekazała rodzina. Po skatalogowaniu zostaną udostępnione publiczne. Kazimierz Paździor pochodził z Radomia. To właśnie tu rozpoczęła się jego wielka sportowa kariera. W 1957 roku został mistrzem Europy, a 3 lata później zdobył olimpijskie złoto. Na ring wychodził prawie 200 razy. Przegrał zaledwie 12 walk. A o tym wszystkim przypominać będą, jak mówi sekretarz miasta Rafał Czajkowski, zgromadzone trofea. Bardzo duża liczba zdjęć z oryginalnymi autografami Papy Sztama, Kazimierza Paździora. No to są rzeczy naprawdę wyjątkowe. Teraz nasza rola, aby to posegregować i zrobić z tego Izbę Pamięci. Od sportowych triumfów Kazimierza Paździora minęło ponad pół wieku, ale radomianie wciąż go wspominają. Mistrz olimpijski w boksie 60 roku z Rzymu. No bo on w Radomiu trochę boksował, z tego co wiem. Wprawdzie związki z Radomiem później były bardzo rozluźnione, bo wyjechał z Radomia. Gdzieś tam się przeniósł, nie wiem, czy na Śląsk, czy do Gwardii. Kazimierz Paździor zmarł 6 lat temu we Wrocławiu. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Prognoza pogody. W nocy zachmurzenie duże, na północnym zachodzie kraju większe przejaśnienia, ale mimo to opady deszczu. Na południu, wschodzie i w centrum opady miejscami o natężeniu umiarkowanym. Na Pomorzu lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna wyniesie w nocy od 7 stopni na północnym zachodzie do 14 na południowym wschodzie. W rejonach podgórskich i nad morzem od 8 do 12 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, zmienny. Jutro na zachodzie i północy zachmurzenie duże, okresami opady. Na pozostałym obszarze
Zachmurzenie całkowite także z opadami, miejscami o natężeniu umiarkowanym lub nawet silnym. Wysoko w Tatrach opady deszczu i deszczu ze śniegiem przechodzące w opady samego śniegu. Temperatura wyniesie od 15 do 17 stopni na zachodzie i południowym wschodzie, na pozostałym obszarze troszeczkę chłodniej. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Agencja Muzyczna Polskiego Radia, Fundacja Jazzarium, Związek Artystów Wykonawców Stoart oraz Polskie Stowarzyszenie Jazzowe zapraszają na festiwal Jazz Jamboree 2016. Od 3 do 7 października w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Największa osobistość polskiego jazzu. Szczegóły na stronie studiapolskieradio.pl. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. No to pokażcie, co potrafi ta wasza nowa papuga. Proszę bardzo, gdzie znajdę telefon, internet i telewizję z gwarancją najniższej ceny? A gdzie jest do tego rabat na sprzęt AGD i RTV? To ja też was papuguję i wezmę Smart Dom. Oferta, jakiej jeszcze nie było. Telefon, internet LTE Plus i telewizja za 76 zł, a do tego rabat 10% dla klientów Smart Dom na sprzęt AGD i RTV. Szczegóły na plus.pl, cyfrowypolsat.pl lub w punktach sprzedaży. To była reklama. Prawie 8 minut po 18. Polskie Radio 24. A kwadrans po 18. Wróżenie z faktów Łukasza Warzecha pojawi się na naszej antenie. Wcześniej temat, który dotyczy bardzo wielu Polaków. W Polsce żyje ponad 3 miliony osób z niepełnosprawnością, jednak tylko 1/4 z nich ma pracę. Brak perspektyw i szansy na realizację powoduje, że czują się niepotrzebni, a także rezygnują ze swoich marzeń i planów. Aby zmienić tę sytuację, Fundacja Aktywizacja stworzyła kampanię Daję Radę. O szczegółach tego przedsięwzięcia w Polskim Radiu 24 mówił Przemysław Żydok, członek zarządu Fundacji Aktywizacja. Rozmawiał z nim Mateusz Drozda. Fundacja Aktywizacja zajmuje się aktywowaniem, aktywizacją kogo? Przede wszystkim osób z niepełnosprawnościami. Działamy od 26 już lat na rzecz osób z różnymi typami niepełnosprawności i to, co jest głównym obszarem naszego działania, to jest rzeczywiście aktywizacja zawodowa, wprowadzanie na rynek pracy. Z sukcesami? Bo jakby tak spojrzeć na te 25-6 lat, to pewnie wiele się działo, wiele problemów, które się zmieniały, wiele trudności pokonanych. Na pewno długa historia droga. Historia jest długa. To jest bardzo fajna opowieść. Fundacja Aktywizacja to bardzo fajna opowieść o ziarnie, które ktoś kiedyś w spontanicznym odruchu serca wrzucił, a dzisiaj jest to wielka, dobrze funkcjonująca plantacja przynosząca wiele dobra tysiącom osób. A jak tą metaforę wytłumaczyć? Zacznę od końca. W ostatnich 2 latach udało nam się znaleźć zatrudnienie dla 1500 osób z niepełnosprawnościami. No to jest rekord. Jeżeli spojrzymy na wyniki czy publicznych, czy niepublicznych instytucji rynku pracy, no to jakby nikt się nie może pochwalić takim wynikiem. Rzeczywiście jesteśmy bardzo dumni z tego osiągnięcia. I też wydaje się być to osiągnięcie docenione. Mieliśmy zaszczyt kilka dni temu z rąk pani minister Rafalskiej odebrać taką nagrodę Lider 25-lecia. To była nagroda przyznawana właśnie instytucjom, organizacjom, które w ciągu tych 25 lat jakoś szczególnie się zasłużyły w 4 różnych obszarach działań na rzecz osób niepełnosprawnych i w kategorii pracodawca, w kategorii właśnie aktywizacja zawodowa dostaliśmy pierwszą nagrodę, więc jesteśmy z tego też bardzo, bardzo zadowoleni. Państwo jesteście takim rodzajem pośredniaka dla osób niepełnosprawnych, czy takiego centrum szkoleniowego, centrum motywacyjnego? No właśnie, warto powiedzieć 2 słowa, jak funkcjonuje taka organizacja jak my, bo my łączymy w sobie obie te rzeczy, o których pan powiedział i jeszcze parę innych. Kiedy gdzieś tam
Myślę, że przeciętnie mamy takie wyobrażenie instytucji, które działają pośredniczo w zatrudnianiu danych osób, to rzeczywiście to jest jak taki pośredniak, nie? Ktoś tam, pracodawca zgłasza potrzebę, zgłasza się jakaś osoba, która poszukuje pracy, następuje korelacja i osoba jest transfer, tak, osoby do konkretnego zakładu pracy. W sytuacji osób z niepełnosprawnościami ten model musi być dużo bardziej bogaty i zróżnicowany, znaczy osoba, która przychodzi do nas, trafia, wchodzi w pewną ścieżkę podnoszenia kompetencji, diagnozowania potrzeb i dopiero wtedy już przygotowana jest, że tak powiem, może startować na rynek pracy. My oczywiście też współpracujemy w tym momencie ponad 1000 pracodawców w całej Polsce, działamy poprzez 6 oddziałów działamy w całej Polsce i rzeczywiście też wyszukujemy miejsc pracy, natomiast jakby dajemy pracownika, który jest dobrze do tego przygotowany. Państwo tego pracownika przyszłego przygotowujecie? Tak, tak, tak. To jest nasz model pracy. On się składa z takich 4 obszarów. Zawsze, kiedy trafia do nas osoba z niepełnosprawnością, zaczyna od właśnie tej kompleksowej diagnozy. To się konkretnie nazywa indywidualny plan działania, tak, gdzie badamy mocne, słabe strony, gdzie badamy potencjał, to co dana osoba chce robić, a czego na pewno nie chce robić. W oparciu o to planuje się ścieżkę aktywizacyjną, która właśnie prowadzi przez, to jest taka ścieżka przez takie dosyć ciekawą konstrukcję, można to porównać do układania puzli. Dla każdej osoby te puzzle są zupełnie indywidualne. To, co nas cechuje, to, co też zawsze podkreślamy, ta ścieżka w przypadku każdej osoby jest inna. I taka osoba trafia do doradców zawodowych, psychologicznych, do prawników. Czyli doradztwo to jest taki pierwszy obszar. Drugi obszar to są szkolenia. Mamy bogatą ofertę 20 kilku tak naprawdę w tym momencie szkoleń zawodowych, ale też szkoleń komputerowych, już takich specjalistycznych szkoleń komputerowych, nie wiem, grafika komputerowa i tak dalej, i tak dalej. Trzecia noga, na której stoi ten stół, to jest aktywizacja społeczna. To jest bardzo istotne wprowadzanie osób z niepełnosprawnościami właśnie w aktywność społeczną, zanim wejdą na rynek pracy, dlatego że w tym obszarze, w tym środowisku też są bardzo duże deficyty. Mamy też bogatą ofertę różnych warsztatów umiejętności społecznych, bardziej skupionych właśnie już pod kątem rynku pracy, ale też takich związanych, nie wiem, z asertywnością, z radzeniem sobie ze stresem i tak dalej, i tak dalej. No i najkluczowa noga to jest pośrednictwo pracy, tak? I tutaj mamy ludzi, którzy rzeczywiście współpracują z pracodawcami i z osobami z niepełnosprawnościami, pośrednicy pracy, taka klasyczna usługa, ale mamy też, jeżeli potrzeba, mamy takie projekty, gdzie mamy trenera pracy, czyli w przypadku osób słabiej funkcjonujących, z dużymi trudnościami, jest też potrzeba, żeby już po zatrudnieniu z osobą niepełnosprawną być na stanowisku pracy. Mamy też tego typu usługi. Taki trener pracy rzeczywiście jakby jest pośrednikiem pomiędzy środowiskiem pracy a tą osobą. Wprowadza i jakby z jedną stronę przygotowuje, drugą stronę przygotowuje do tego jakby kontaktu, do funkcjonowania na stanowisku pracy i potem stopniowo jakby się wychodzi z tego zakładu pracy i już ta osoba samodzielnie tam funkcjonuje. Czyli mamy też takie specyficzne, rzeczywiście bardzo związane już z osobami niepełnosprawnymi usługi. To są przykłady przeszczepione z rynku pracy osób pełnosprawnych? Czy to są Państwa też autorskie jakieś pomysły? Zdecydowanie autorskie. Jeśli już, to inspiracji szukamy za granicą. To znaczy my to widzimy, że nawet ogromne agencje zatrudnienia, które są wszystkim znane, że tak powiem, na rynku, zupełnie nie radzą sobie z osobami z niepełnosprawnościami. Kiedy mają na przykład projekty, czasem startują chociażby w takich konkursach, gdzie muszą jakby w całej grupie mieć jakąś podgrupę osób z niepełnosprawnościami, no to zwracają się między innymi do nas. Pomóżcie nam, bo my sobie z tym nie dajemy rady, tak? Bo to jest jednak inne know-how, to jest no, duża specyfika. Dlatego sami wypracowujemy, no i te 25 lat pozwoliło nam wypracować, ale też mamy pewne projekty partnerskie, szukujemy do bardzo fajnego projektu z organizacją z Belgii, z Finlandii, gdzie jest takie pojęcie job carving, u nas jeszcze nieznane, a to też jest bardzo fajna metoda pracy, która polega trochę na modelowaniu też pracodawcy i od strony mentalnej, ale też od strony zarządzania pracą, zarządzania procesami w pracy. Więc takie nowinki też się staramy ściągać, żeby tą ofertę, że tak powiem, cały czas mieć bogatą, ciekawą, nowoczesną i efektywną. Jeśli chodzi o, mówi Pan, Skandynawia, Zachód, zagranica generalnie, dużo jeszcze musimy się nauczyć. Jeśli chodzi o liczby, procent zatrudnionych, procent sukcesów, jeśli można powiedzieć, od takiego zgłaszającego się niepełnosprawnego przez wszystkie te działania, które Państwo
podejmujecie aż do sukcesu, czyli do osoby, która pracuje, jest pewna własnej wartości, zarabia, nie korzysta z usług fundacji. To jest duży rozdźwięk jeszcze, duża droga do przebycia? To jest oczywiście bardzo złożony problem, ale gdybym miał podsumować tylko jednym stwierdzeniem, to tak, oczywiście to jest bardzo duża droga, zarówno po stronie samego środowiska osób z niepełnosprawnościami, właśnie tego, jak ustawiam swoje cele, jak określam swój poziom funkcjonowania, do którego dążę. U nas jednak ciągle bardzo wiele osób jest przyzwyczajone do takiego funkcjonowania jako konsument, jako ktoś, kto komu się pomaga, a nie ktoś, kto sam zdobywa, kto sam osiąga swoje cele. Osoba niepełnosprawna tak o sobie myśli. U nas bardzo często taki model funkcjonuje. Ale że, przepraszam, praca mi się należy, czy... Jeżeli ja już myślę o pracy, to i tak jest dobrze, bo niestety mamy ciągle silne przywiązania do takiego modelu, który został wypracowany w okresie PRL-u. Taki pomocowy model. Model pomocowy, model jestem w jakiś sposób uzależniony właśnie od pomocy innych, ale tak, oczywiście zdarza się też coś, o czym pan wspomniał, że jak już trafiam na rynek pracy, no to muszę być tak obsłużony łącznie z pracodawcą, tak mam je, że mam obsłużyć, żebym ja nie robiąc zbyt wiele, nie dając siebie zbyt wiele, no rzeczywiście był doceniany jako pracownik. Na szczęście to nie jest zbyt częste i na przykład my z takimi postawami też pracujemy. To jest bardzo ważne, że kiedy my zauważamy tak na diagnozie, kiedy rozmawiają nasi psychologowie, doradcy zawodowi, taką postawę, to oczywiście potrafimy i wiemy, co z tym zrobić, żeby taka osoba już wystartowała do pracodawcy, no jednak profesjonalnie do tego przygotowana. O szansach osób z niepełnosprawnością na znalezienie pracy z Przemysławem Żydokiem z Fundacji Aktywizacja rozmawia Mateusz Drozda. Wróżenie z faktów w Polskim Radiu 24. Zapraszam, Łukasz Warzecha. Dobry wieczór, kłaniam się Państwu, Łukasz Warzecha. To jest program Wróżenie z faktów. Dzisiaj ze mną powróżą Anna Sarzyńska, Tygodnik w sieci, Roman Mielski, Gazeta Wyborcza. Dobry wieczór. Rozmawialiśmy przed wejściem do studia, czy mielibyśmy szansę przewidywać przebieg dzisiejszej konwencji programowej Platformy, gdybyśmy rozmawiali w piątek, a nie dzisiaj już po konwencji. I wszyscy troje doszliśmy do wniosku, że chyba nie, że chyba takiego rozłożenia akcentów, jakie się pojawiło na tej konwencji, nie bylibyśmy w stanie przewidzieć. Padły pewne chyba dosyć zaskakujące deklaracje z ust Grzegorza Schetyny. Przede wszystkim to, co się przebiło, no to zapowiedź ewentualnej, gdyby Platforma doszła do władzy ponownie, zapowiedź likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Instytutu Pamięci Narodowej, a także powołania jakiejś komisji, która miałaby, no właśnie tutaj trudno zrozumieć trochę, o co dokładnie chodzi, odkręcać kłamstwa smoleńskie, tak ja to... Wymaskować manipulację Macierewicza, ja tak to usłyszałam, tak coś takiego. Aha, no to tak to zostało sformułowane. No i teraz, ponieważ szczęśliwie rozmawiamy już po konwencji Platformy, czyli nie skompromitujemy się nieumiejętnością przewidzenia, co na niej się pojawiło, teraz możemy spróbować się zastanowić. Najpierw może, co z tej konwencji programowej zapamiętają odbiorcy, naszym zdaniem? Znaczy jeszcze krótko wrócę do tego, co byśmy przewidywali, bo na pewno bardzo przewidywalne było uderzenie w kilka takich czułych punktów, nazwę to w cudzysłowie, polityki Prawa i Sprawiedliwości w ostatnich, no wiadomo, sprawa aborcji, edukacja, etc. Natomiast no, tutaj, tak jak Anna Sarzyńska powiedziała, no, nie wymyśliłbym, że jednak Grzegorz Schetyna publicznie powie, żeby likwidować IPN i CBA. CBA, ja przypomnę, powstał również dzięki głosom Platformy Obywatelskiej. IPN powstał trochę wcześniej, ale nie trzeba zmieniać tych, znaczy jeśli chcemy inaczej definiować politykę historyczną, a też politykę ścigania korupcji w Polsce, to przecież nie trzeba likwidować tych instytucji, można je zmienić, jeśli Platforma dojdzie do władzy. A tam bardzo często padały takie zapewnienia, że jak dojdziemy do władzy, to tam, przynajmniej myślę, że dosyć stonowany, jak na tym miał wystąpienie Lech Wałęsa, który powiedział, przegraliście na własne życzenie, w dużym skrócie, co jest prawdą, bo na pewno Bronisław Komorowski przegrał na własne życzenie, bo to jest, myślę, że najbardziej spektakularna kampania upadku, jaka miała miejsce w nowożytnej Europie. Natomiast jeszcze wracając do tej likwidacji CBA, no jakoś ja nie mogę zrozumieć, dlaczego Grzegorz Schetyna skądinąd no nie głupi polityk i taki wydawałoby się już nie nowicjusz, nie przewidział takiego wydźwięku tej deklaracji, że Platforma nierozliczona wciąż jeszcze z rozlicznych afer z tych swoich 8 lat rządów, kiedy głosi postulat likwidacji CBA, to tak jakby chciała no po prostu zlikwidować, nie wiem, stół z termometr, tak? No bo no to jest taki
takie no, koncepcje. Z tymi aferami to bym tutaj trochę polemizował, ale powiem tylko, że w sytuacji, w której no, jednak mamy sprawę reprywatyzacji w Warszawie, która politycznie i urzędniczo jednak obciąża wiceszefową partii, czyli Platformy Obywatelskiej, czyli panią Hannę Gronkiewicz-Waltz, no bo ona była prezydentem i ona też przez do 2011 roku sprawowała bezpośredni nadzór nad Biurem Gospodarki Nieruchomościami, które tą reprywatyzacją się zajmowało. Ta ośmiornica jest coraz większa. Akurat gazeta w ostatnich tygodniach to bardzo dobrze pokazała, ale to jest jeszcze ułamek tego prawdopodobnie, co my wiemy. Mieliśmy znowu odmowę ze strony ratusza udostępnienia kolejnych danych. Poprzednie dostaliśmy dopiero po chyba 2 miesiącach różnych odwołań do różnych instytucji. No więc to zabrzmiało źle. A jeszcze wracając do przepraszam, platformy. Skoro mówisz o Hannie Gronkiewicz-Waltz, to taka zabawna sytuacja, że po konwencji poseł Platformy Marek Rząsa na Twitterze umieścił zdjęcie z podpisem, że ta drużyna wygra, czy taki był w każdym razie wydźwięk, i na tym zdjęciu stoją politycy Platformy i Hanna Gronkiewicz-Waltz w centralnym miejscu na pierwszym planie. Nie jest to obecnie jest to, wiadomo, że jest to Platforma musi bronić swojej wiceszefowej. Zrobi jakiś tam krok do przodu, prawda, z pani Gronkiewicz-Waltz zwalniając dwóch wiceprezydentów. Wiemy, że nie chciała ich zwolnić, że to był nacisk Grzegorza Schetyny. Ale wracając jeszcze do samej konwencji, oczywiście tutaj Platforma, to pewnie się z panią Anną nie będziemy zgadzać, ale bardzo mocno punktowano sprawę, wiadomo, Trybunału Konstytucyjnego. Z edukacją jest naprawdę bardzo źle. Ta reforma jest bardzo źle przygotowana. Nie ma na to czasu. Ale wracając do tego, nie wiem, kto wymyślił to hasło, żeby likwidować CBA i PEN, bo jakby jutro zapytamy kogokolwiek, co zapamiętałeś z tej konwencji, to wszyscy będą mówili te 3 literki, prawda? 2 razy po 3 litery. No nie sądzę, że coś innego naprawdę się tak przebije do publicznych, że tak powiem, pamięci. A już ten IPN to już jest kompletnie, już zupełnie nie można tego zrozumieć, to bo ten IPN, Bogu dzięki, trwa już lat, ile to będzie? 15? No. Różne były zespoły kierujące, tak, ale i tam można było się tam czepiać jednej czy drugiej jakiejś tam akcji, ale to generalnie jest instytucja, która ma już ogromny dorobek, jakiś ogromny, całą infrastrukturę, no i nawet jeżeli tam możemy dyskutować, czy ostatnia zmiana personalna była bardzo czy mniej szczęśliwa, no to likwidowanie, jakby wylewanie dziecka z kąpielą, no to w ogóle się ale przede wszystkim zastanówmy się nad tym, bo porozmawiamy jeszcze za chwilę o sytuacji wewnętrznej w Platformie, czy ona się jakoś zmieni po tej konwencji, czy może nie z powodu konwencji, może w ogóle się zmieni, ale przede wszystkim Platforma jest z punktu widzenia wizerunkowego w naprawdę trudnej sytuacji. Tu się chyba zgadzamy, niezależnie od tego, jak widzimy politykę obecnego rządu, jak ją oceniamy. I czy ta konwencja programowa, która jak rozumiem miała być jakimś rodzajem nowego otwarcia, pokazujemy, że jesteśmy razem, że mamy program, że mamy propozycję. Czy waszym zdaniem w odbiorze wyborców ona ma szansę coś zmienić, czy nie ma szansy? Sama konwencja nie sądzę. Zresztą rzadko się zdarza, żeby konwencja cokolwiek zmieniała w szerszym odbiorze. Pamiętajmy, że zainteresowanie polityką to jest trochę dla nas dziennikarzy elit i tak dalej. No, zobaczymy, pewnie będą różnego rodzaju przekazy dnia tak zwane. No więc właśnie, ważne jest to nie tyle, co się tam wydarzyło i co zostało powiedziane, jak to zostanie przekazane. Znowu wracamy do tego nieszczęśliwego CBA i IPN i zapowiedzi ich likwidacji. No to się przebije i o tym już mówiliśmy. Platforma zrobiła kilka rzeczy. Widać, że trochę z wniosków wyciągnę. Platforma. To znaczy, po pierwsze, próbuje pokazać, że jest drużyną w tym sensie, że nikt nie jest spychany na przykład na boczny tor. No, było wystąpienie, dano duże pole do popisu pani Ewie Kopacz, która wiadomo, że nie przepada za Grzegorzem Schetyną. Dlaczego dostała większe brawa? Ja nie widziałam na żywo. I dostała większe brawa, więc to też symptomatyczne. Jeśli mówimy o problemach, no to problemem ciągle jest jedność jednak przy Platformie. No właśnie, czyli co, wyjdzie absolutnie z tego taki wizerunek, że partia już jest zjednoczona, że już te przynajmniej Platforma tak by chciała. No, ale to wszyscy też wybijają czy to w mediach społecznościowych na przykład, prawda, mówiąc, że no jednak nowy lider partii został chładniej przyjęty niż była szefowa partii. No więc są tam teraz, dwa wyraźne skrzydła i dokładnie. One będą tam i one, dalej to jest oczywiście duża partia i normalnie są różne frakcje, prawda, ale widać, że z tym ma jeszcze Platforma duży problem. Zawsze dla partii, która traci władzę po 8 latach, pierwszy rok, pierwsze 2 lata są bardzo trudne, bo ona musi na nowo się wymyślić de facto.
No tak, ale teraz jeszcze w dodatku ten przekaz o tej jedności musiał być jakoś tak wyeksponowany, bo my jesteśmy świeżo po takim spektakularnym odejściu tych europejskich demokratów. No to właściwie to spektakularne to było Niesiołowskiego, no, prawda, odejście, no, tak, spodziewane. A tutaj jeszcze wracając do Platformy, widać, że jeszcze mówię, że ona trochę wyciągnęła wnioski i usłyszała głos doradców. Jakiś, dlatego że dużo było bicia się w własne piersi. Z tym Platforma zawsze miała problemy. To Donald Tusk, jak jeszcze rządził Platformą, umiał tak wybrnąć z różnych sytuacji, ale w ostatnich, że tak powiem, miesiącach, latach było z tym słabiej. I tutaj bardzo mocno to rozumiem, że mogliśmy zrobić więcej, że popełnialiśmy błędy, prawda, że to przepraszamy, że trochę się nauczyliśmy, znaczy, że i teraz już będzie, jak nam dacie, znowu zaufacie, to będzie lepiej. No pytanie, czy tylko czy zaufają, bo ja uważam, że w ogóle opozycja w Polsce jest w złej sytuacji, ponieważ wcale nie jest silna i zjednoczona. To jest bardzo delikatne określenie. Ona jest po prostu generalnie w rozsypce. Mamy tam trzy różne ośrodki opozycyjne, które przy każdej okazji tam skaczą sobie do gardeł. Obóz władzy, są jakieś oznaki, że zaczyna, że może zacząć tracić. Jeszcze nie zacznę, ja bym nie wyciągał z tego wniosku, bo był taki Ibrisu na przykład. Tak, jeden sąd. Ale z tego bym nie wyciągał. To musi być jakiś pokaz. Za mało, tak. Więc ciągle silna pozycja Prawa i Sprawiedliwości. No i rzeczywiście, no... Chociaż trzeba przyznać, że PiS mocno pomaga opozycji, bo dla mnie jest jestem wielkim krytykiem rządu PiSu z wielu powodów. Odwrotnie, opozycja bardzo pomaga PiSowi. Natomiast kilka rzeczy jest dla mnie niezrozumiałych, bo nie jestem tutaj żadnym adwokatem Prawa i Sprawiedliwości, no ale odpalenie tej sprawy z aborcją tuż przed tym, kiedy właściwie KOD zwoływał demonstrację i uważam, że gdyby nie sprawa aborcji, na tej demonstracji byłoby 5 razy mniej ludzi, a nie mówiąc już o protestach. No tak, ale pamiętajmy, tak, że to jednak nie jest projekt PiSu i że jakby PiS... Jasne, jakby... ale PiS mógł to rozegrać inaczej. Ja w ogóle uważam, że PiS mógł w ogóle zupełnie inaczej, nawet jak chciał jeszcze... obrać Trybunał Konstytucyjny zupełnie inaczej. O tym jeszcze porozmawiamy, bo przecież w przyszłym tygodniu będziemy mieli prezentację projektu senatorów Prawa i Sprawiedliwości, więc do sprawy aborcji i protestu poniedziałkowego też jeszcze dojdziemy. No ale podsumowując powoli tę konwencję programową Platformy, czy waszym zdaniem ona się w jakikolwiek sposób odbije w sondażach? I jeszcze, skoro wspominałeś o tym, że odeszło tych 4 panów z Platformy, to... Czy dwóch zostało wyrzuconych? Dwóch zostało wyrzuconych, w takich 4 się znalazło poza. To teraz jest pytanie, jak to z kolei zostanie odebrane przez wyborców? Bo są możliwe 2 warianty. Jeden wariant, czyli trochę tak jak robił Kaczyński wielokrotnie z PiS-em. Wyrzucamy tych, którzy sprawiają nam problemy i dostajemy partię bardziej zwartą, bardziej zjednoczoną. Tych problemów jest mniej, łatwiej jest tam przetrwać trudny okres. Albo drugi przekaz, który może również się pojawić, czyli coś się dzieje nie tak, jacyś ludzie odchodzą, zaczyna się poważny rozłam. I teraz jest pytanie, która z tych wersji bardziej się przebije, która bardziej złapie wśród wyborców. Myślę, że w przypadku akurat tych europejskich demokratów raczej pójdzie ten przekaz, że tutaj partia się konsoliduje i pozbywa się takich elementów niepewnych, bo jeżeli już jest jakieś zagrożenie z zewnątrz tam dla Platformy, czy jakiś rywal niebezpieczny, no to jest nim bardziej Nowoczesna. Natomiast no to są jakieś jakby pewne odłamy, czy okruchy, których właśnie się, balast, których Platforma się tam jakoś pozbywa. Zresztą prędzej czy później pewnie skazane jest to koło na jakąś formę współpracy, tylko po jakimś tam przetasowaniu się i jakiejś koalicji, jeśli już mówimy o przyszłości, tak, to ja myślę, że prędzej czy później, pewnie później, czyli raczej, dojdzie czyli do jakiejś raczej tam na plus. Konsolidacji. Do tego tematu jeszcze wrócimy za chwilę, bo teraz na moment przerywamy naszą dyskusję. W studiu przypomnę Anna Sarzyńska, Roman Mielski, Łukasz Warzecha. Wracamy we Wróżeniu z Faktów już po informacjach. Autopromocja. Polskie Radio 24. To będzie czas na refleksję w Polskim Radiu 24. W poniedziałkowe wieczory rozmawiamy o tym, co dzieje się w nas samych. Odpowiadamy na kluczowe pytanie. Jak żyć? Razem z zaproszonymi do studia psychologami, socjologami i specjalistami z innych dziedzin wsłuchujemy się w głos samych siebie. Słowem, wszystko o tym, jak funkcjonujemy wśród ludzi. Interakcje. W Polskim Radiu 24 w każdy poniedziałek tuż po 23. Zapraszam. Agnieszka Furtak-Bilnik. Autopromocja.
informacje dnia w skrócie. Minęła 18.30, Paulina Łukawska, zapraszam. Prokuratura w Łodzi przesłucha jutro mężczyznę, który przez internet nakłaniał 14-latkę do intymnego spotkania. W schwytaniu 33-latka policji pomógł lokalny aktywista, który tropi pedofili na portalach dla młodzieży. Policjanci urządzili na pedofila zasadzkę na łódzkich Kozinach. Ten jednak uciekł autem, prawie potrącając jednego z mundurowych. Funkcjonariusze gonili mężczyznę z Łodzi aż do Sieradza. Tam udało im się go zatrzymać. O szczegółach reporter Radia Łódź Piotr Krzysztofiak. 33-latek najprawdopodobniej w prokuraturze usłyszy dwa zarzuty. Nawiązywania drogą internetową kontaktu z małoletnią poniżej 15 roku życia i składania jej propozycji o charakterze seksualnym, a także zarzut stosowania przemocy wobec funkcjonariuszy policji w celu zmuszenia ich do odstąpienia od czynności służbowych, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Z informacji, jakie do nas dotarły na chwilę obecną, wynika, że to mężczyzna, który na stałe zamieszkuje w Holandii, przyjechał na krótko do jednej z miejscowości w okolicach Łodzi, to tam najprawdopodobniej zalogował się do internetu i nawiązał kontakt z 14-latką, składając jej propozycję o charakterze seksualnym. 33-latek miał już konflikt z prawem, odpowiadał m.in. za posiadanie narkotyków, za składanie propozycji seksualnych małoletniej i próbę potrącenia samochodem policjanta. Grozi mu do 3 lat więzienia. Piotr Krzysztofiak, Radio Łódź. Goszczący w Baku papież Franciszek złożył kurtuazyjną wizytę prezydentowi Ilhamowi Alijewowi. Pod pomnikiem ofiar antyradzieckich zamieszek w styczniu 1990 roku złożył wieniec. Następnie spotkał się z przedstawicielami władz Azerbejdżanu, do których wygłosił przemówienie. Przedstawiając gościowi sytuację kraju przed dzień 25. rocznicy